witajcie. Przyjechaliśmy do Poznania odebrać przyczepę, którą kupiliśmy niedawno. Wygląda ona tak. Pytanie po co? To będzie przyczepa dla naszej córki i syna. My mamy przyczepę trochę inną, większą i naszym celem będzie porównanie, czy taka niewiadówka po gruntownym remoncie, to była znowu niewiadówka, przed remontem, czy po gruntownym remoncie będzie mogła konkurować w jakiś sposób z przyczepą Hobby 495, która ma w sobie tak naprawdę sprawę wszystko. Pokażę Wam teraz, czy będziemy się mierzyć. To jest niewiadówka z którego roku? Z 87 roku, która wygląda tak. Teraz troszeczkę zniknę. I jak widać, jest w niej sporo do zrobienia. Ta szyba będzie tylko do polerowania. Lampy są delikatnie popękane do małej wymiany. Tu jest wejście. Poprzedni właściciele włożyli sporo pracy w to, żeby tę przyczepę ocieplić, ale nie wiem, czy tej pracy nie będziemy musieli zepsuć, dlatego że będzie trzeba położyć nową instalację 230-12 V, bo tutaj jej nie ma. Problemem też jest przyciekające okno, jedno i chyba drugie też jest. O, jest, tutaj jest taka szpara oraz gdzie to jest oraz okno z przodu, które jest jakieś sztukowane. Tu pomysł mam taki, że całe to okno wyrzucę, ścianę zakleję żywicą, w tym rogu będzie toaleta i zrobię małe okno nad kuchnią, tylko w tej części. I myślę, że to będzie dobry pomysł. Będzie toaleta, kuchnia z oknem i jakieś tam wyjście. Na zewnątrz też jest sporo do zrobienia, bo jest pełno pajączków. Nie wiem, czy to widać. Przyczepa swoje przeszła. Są uszkodzenia konstrukcji, które będzie trzeba naprawić profesjonalnie szpachlą. Trzeba będzie też przykręcić nowe uchwyty z tyłu i z przodu, bo tu są popękane. O, to jest ta szyba, która jest niefirmowa, ale która w całości wyleci. Bakista też zrobiona jakimś domowym sposobem, ale póki co jest. Zrobimy ją na nowo. Plusem tej przyczepy jest to, że rama jest ocynkowana. Jest w całkiem dobrym stanie. Także myślę, że posłuży jeszcze po odnowieniu długo. Tutaj zobaczcie, jakie są popękania. Plan jest taki, żeby wszystkie usterki ponaprawiać, całość przeszlifować. A trochę brudne. Całość przeszlifować i odnowić to farbami do renowacji jachtów. Materiał jest taki sam, więc powinno się udać. Do Nadarzyna jedziemy na targi i tam chcę popatrzeć na rozwiązania ogrzewania. Są dwie opcje. Albo zrobić to w podłodze, albo zrobić to gdzieś na suficie. Tylko sufit jest mały. Zobaczymy, co przyjdzie nam do głowy. I jak? Przyjeżdżamy na naszą działeczkę na Sielance, a tutaj nam wyrosły pieczarki. Proszę. Takie piękne, dzikie pieczarki. Żona ucieka z kadru. Mówi, po co mi sława? Po co mi rozpoznawalność? Ja chcę być anonimową Magdą K. Dobrze. Teraz pokażę Wam, z czym będzie mierzyła się nasza niewiadówka. Będziemy ją porównywać do Hobby 495 WMF Deluxe. Dzisiaj pokażę Wam ją z zewnątrz, bo w środku mamy... Co mamy, kochanie, w środku? Wszystko. Wszystko, czyli bałagan. Zacznijmy od tyłu. Z tyłu są bagażniki rowerowe, których na pewno w Niewiadówce nie będzie. Z boku mamy luk bagażowy pod łóżkiem, którego też w Niewiadówce nie będzie. Ale mamy tutaj gniazdo TV z gniazdkiem na prąd i to w Niewiadówce już będzie, bo się bardzo często przydaje. Dalej. Tu mamy gniazdo łajerk. Gniazdo do wody, które na stałe zasila nam zbiornik. I tego w Niewiadówce nie będzie, ale będzie wlew do zbiornika na wodę. Idąc dalej, bakista. Uciekłem. Tu bakista wygląda tak, że mieszczą się dwie butle gazowe. Tam w Niewiadówce gazu nie będzie, bo nie ma gdzie go umieścić. Będzie wszystko na prąd, na 230-12 V. Ale bakista będzie. Idziemy dalej. Idziemy dalej, idziemy dalej. Tu jest wyjście. Moment. Wyjście od trumy. Nie mamy takiego kominu na dachu, tylko mamy jakąś dwufunkcyjną. I tu jest wylot gazów. Tego nie będzie, ale będzie wymienione gniazdo zasilania prądem, bo tam jest taka zwykła stara wtyczka bez uziemienia. Założymy coś takiego i to będzie. Tu jest wyjście na kasetę i tam nie będzie wyjście na kasetę, ale kaseta na chemię będzie od środka, bo będzie zamontowana mobilna toaleta turystyczna. Więc tak, właśnie z czymś takim będzie mierzyła się Niewiadówka po remoncie. Czy da radę? Nie mówię, że nie. Obserwujcie, subskrybujcie. Zapraszam. Pokażę Wam jeszcze jedną rzecz. Jesteśmy na półwyspie Silanka. Często tutaj zostawiamy przyczepę. Mamy tutaj małą działeczkę. Przyjeżdżamy na weekendy. Tutaj jeszcze jestem w Wielkopolsce. To jest jezioro Stryjewo, Stryjewskie. I tam jest taki cypel. I tam już jest kujawsko-pomorskie. A tu jeszcze Wielkopolska, także czuję się jak u siebie. Pozdrawiam. Witajcie jeszcze na moment na salonach Niewiadówki. Zapomniałem powiedzieć, że nie będzie miała movera, tak jak Hobby. Nasza Haru. Nie będzie miała movera. Będzie miała też założone zewnętrzne oświetlenie nad drzwiami, którego teraz nie ma. I być może będzie miała założone panele solarne. O, też jeszcze zobaczymy. Haru? Podoba Ci się tutaj? Harusia? No jak? Podoba się? Haru się podoba.